Chyba każdy wie, że palenie papierosów ma wiele skutków ubocznych. Zaczynając od zmniejszenia wydolności płuc i odkładania się toksyn, aż po martwicę i raka. Palacze często skarżą się na problemy z oddychaniem, a wszystko to przez kumulację substancji smolistych i toksyn w pęcherzykach płucnych, oskrzelikach i oskrzelach. Jeśli chcesz, aby twoje płuca pracowały sprawniej i chcesz oczyścić organizm ze szkodliwych substancji, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Da się to zrobić w naturalny sposób. WHO w niedawnych badaniach wykazała, że co 5 sekund umiera na świecie ktoś przez palenie papierosów. W ostatnim czasie ponad 5 milionów ludzi straciło życie przez długotrwałe palenie. Naukowcy udowodnili, że osoby palące papierosy przez co najmniej 5 lat częściej mają problemy z oskrzelami i kaszlem. Ten problem dotyka też biernych palaczy, którzy mają podobne problemy ze zdrowiem, jak palacze czynni. Czego potrzebujemy, aby oczyścić płuca? Składniki: 400 g cebuli, 2 łyżeczki kurkumy, 1 litr wody, 400 g cukru, 1 niewielki korzeń imbiru. Sposób przygotowania: wodę nalej do garnka i zagotuj. Dodaj do niej cukier i dobrze wymieszaj, aby wszystko się rozpuściło. Pokrój cebulę oraz imbir na małe kawałki i wrzuć do wody. Dodaj do mieszanki kurkumę i nieco startego imbiru. Jeszcze raz zagotuj całość. Ściągnij garnek z ognia i pozostaw do ostudzenia. Miksturę przechowuj w lodówce. Stosowanie: gotowa mieszanka może być spożywana tylko przez 3 dni. Dlatego też podziel ją na 3 równe części. Każdego dnia pij na czczo połowę dziennej dawki, a drugą połowę 2 godziny po ostatnim posiłku. Należy też wykonywać ćwiczenia fizyczne w trakcie kuracji, bo to usprawni proces oczyszczania. Jedno jest pewne, płuca palacza są w znacznie gorszym stanie niż osoby niepalącej. Dlatego też najlepszym sposobem na ich oczyszczenie będzie rzucić palenie.